Moi drodzy, on powrócił. Dokładnie, Trollge powrócił z jego sekretną piosenką właśnie w dzisiejszym odcinku Friday Night Funkin. Witam was z tej strony, oczywiście jak zawsze Meres. No i moi drodzy, mamy Trollge. Jak dobrze pamiętacie, Trollge pochodzi z Blue Balls Incident, gdzie mieliśmy oczywiście agenta niebieskie jajeczka, czyli boyfrienda. No i dzisiaj zagram z wami w specjalną, ukrytą piosenkę. Był update, który troszeczkę sobie olałem, ale w takim sensie olałem, że nie miałem czasu, żeby to nagrać i w końcu będę chciał to zrobić. Wchodzimy w freeplaya, ukrytego freeplaya i mamy tutaj coś takiego jak pteromerchanofobia. Cokolwiek to jest, brzmi naprawdę bardzo strasznie, więc teraz zostaw łapkę w górę, żeby nikt mnie nie porwał, bo nie będzie odcinków. Chyba, że mnie nie lubisz, to możesz zostawić. No możesz w sumie też zostawić łapkę. W sumie nie, no, możecie zostawić, możecie nie zostawić. W każdym razie zaczynamy sekretną nutkę. I sam jestem ciekaw, co to jest, sobie nie spoilerowałem. Bo wiecie, no nie chciałem mieć zepsutej zabawy. Ale muzyka wskazuje na to, że będzie creepy. Uwielbiam moda Trollge. Chwila, czy on jest po lewej? Zobaczcie, on wystaje zza ekranu. Ja wiedziałem... Cuj! Jaki... Chciałem powiedzieć, że jaki jesteś paskudny, ale... Nie będę cię obrażał, po prostu jesteś creepy. Dobra, widzowie... Wow, od razu jedzie. Dobra, muszę się skupić, widzowie, żeby tutaj nie było problemu. O, właśnie, bo to szybkie jest. A co on tą siekierką robi na tym pasku HP? Halo? Dobra, trzeba się skupić. Ja się nie odzywam, gramy. Jeszcze to miasto takie w tym oknie. No masakra, jakie to jest przerażające. Czy jeżeli on tą siekierą sobie tutaj uderza, to znaczy, że ja nie mogę teraz jakby nie trafiać? W sensie, jeżeli nie trafię, to wjadę w ten jego czerwony pasek. Ojejku, dobra, to musimy trafiać. Dobra, to będzie ciężkie, serio. A gdzie nasza GF? A jest tam, po prawej. Naprawdę, uwierzcie mi, jest to szybkie. Chyba widać. Postaram się, żebyśmy nie zginęli. Mamy to. Ale on jest jeszcze większym creepem niż był. Za dużo chcę kliknąć, serio. O, siema! Zrobił się nieco biały. I jakby sceneria się troszeczkę, wiecie, tak weszła w szarość. Taką biel. Dobra, nie przetniesz nas tą siekierą, nie ma szans. W sumie to tu nie ma ani HP. Znaczy punktów, ani misów. Okej. Czyżby to był koniec? Wiem, że dużo komentuję, ale dla mnie to jest totalnie powalone, naprawdę. Jak ja to zawsze mówię, creeper. Jak ja to zawsze mówię, creeper. Z gościa jest totalny. Aż tutaj, wiecie, się mota język, bo się boję, nie? Masakra, patrzcie, co się dzieje z nim. Dlaczego ja tego nie nagrałem? Czy on? Jemu coś się ewidentnie tam działo. Uwaga. Jak nie trafimy, to nas przetnie. Ła, wow, mój wzrok! Co jest?! Ale mnie wystraszył! Zaczął latać! Boże, jaki straszny! Ej, naprawdę, widzowie! Powiem wam, że się troszeczkę... Nie, no totalnie, masakra! Nagle zaczął latać, chłop!
twórca tego moda jest totalnym kozakiem. Nie wiem, zrobić coś tak creepy, to czegoś takiego nie widzieliśmy. Zakładam, że właśnie jakbyśmy trafili tam na pasku zdrowia, w tą jego siekierę, to nie byłoby przyjemnie. Dobra. I to oko, które jest przy Heksie, to oko, które było przy, chyba przy Witim na ścianie, to oko pojawia się wszędzie. Czy to jest jakaś, nie wiem, organizacja, która ma na celu jakieś łapanie tych potworów? Jakby z czego jest w ogóle to oko, co nie? No i tutaj mamy jeszcze wypisane, że prawdziwy update 2.0 do Trollge będzie zawierał w sobie 7 nowych piosenek. To jest naprawdę dużo. Animowane cutscenki, extra menu z jakimś tam shitem, czyli różnymi rzeczami, które będą po prostu głupotką, ale taką fajną. No i revamp, czyli generalnie takie odświeżenie, zmiana opcji, freeplaya, animacji. No i twoja matka, także wydaje mi się, że jest na co czekać. I to było do celebrowania 20 tysięcy subskryberów, tak, subskrypcji na kanale, także należyte, jak najbardziej zasłużone, mi się mega podobało. Jeżeli chodzi o tą sekretną piosenkę, to jest totalnie creepy, tak więc tak jak miało być. Dziękuję wam za obejrzenie, dzisiaj będą 3 filmy, tak więc słyszymy się w kolejnych. No i mówię, szkoda, że wcześniej tego nie nagrałem i sobie to olałem, tak troszeczkę. Miałem inne rzeczy do nagrania po prostu. Ale mówię, szkoda, że wcześniej nie nagrałem, bo naprawdę jest bardzo fajne. Dziękuję wam, pamiętajcie o łapce i cześć.